Pracownik bierze dzwonek do ręki, dzwoni i to jest wtedy rozpoczęcie. Jeszcze moment, ja tylko opowiem, jak to będzie. I wtedy jest rozpoczęcie konkursu. Od tego czasu idzie czas. To jest tak bongo. Samo na sam koniec. Jednak bongo, stajnia, las wstępna i legierska Wiktoria. I jeżeli będzie gotowa, prosimy o sygnał dźwiękowy i zaczynamy mierzyć czas. Nie ma dopingu, nie wiem dlaczego. Poprawnie przejechana przeszkoda numer 1. Zbliża się zawodniczka do przeszkody numer 2. Przejechała prawidłowo i jedzie dalej do przeszkody numer 3. Przeszkodę numer 3 też pokonała. Teraz, proszę Państwa, ten kij do polo, ten młotek, uderzyć musi. Jest zaliczone. I teraz przeszkoda numer 5. I jedzie do przeszkody numer 6. Tam ta stacjonata pod skok trybunowy. Dojeżdża do przeszkody i jest na zero przejechana. Przeszkoda numer 7. I jest również na zero. Przeszkoda numer 8. Również poprawnie, a dopingu dalej nie słyszę. O, teraz jest lepiej. Tu jest taki ciężki przejazd przez mostek. Świetnie przejechane. I do przeszkody numer 10. Zawodniczka bierze tą torbę, przewozi na następny słupek. I jest prawidłowo ustaw i czekamy na dzwonek, żeby zacząć czas. A Państwa o ten doping. I jest zamknięty czas, a była to Wiktoria Legierska. I to, żeśmy mówili, że przechodzimy wstępnie, tak, oczywiście, bo odległości są następne. Przeszkoda numer 2. Przeszkoda numer 3, również 0. I jest zaliczona przeszkoda numer 4. I teraz się zacznie. I tu już czas kręcimy. Jest przeszkoda numer 5, policzona, zaliczona na 0. 0 na przeszkodzie numer 6. Dojazd do siódmej, jest 0. I ósma również. No i tu ten ciężki przejazd bez mostek przemiany, ale pokonany jest idealnie, bezwzględnie. Teraz jest pytanie, tęskna toreczka jest. I jest. I proszę Państwa, czekamy na sygnał dźwiękowy. Nikola jest bez przynależności klubowej. Niestety 4 punkty za przeszkodę numer 1. 4 punkty przed przeszkodą numer 2. Jest, czyli razem 8 punktów. Teraz przeszkoda. I przeszkoda numer 4 zaliczona. Widzicie Państwo, zawodniczka bardzo ufa konikowi, jedzie bez wędzidła. No właśnie, ale nie liczymy kary. Zawodniczka utrzymała się na uszach konika. Dobrze, że ma takie duże uszy. Tak, i do przeszkody numer 6. I jest na 0, ale tam była wolta zamknięta, czyli 4 punkty. Zawodniczka dostaje i znowu przed przeszkodą numer 7 też jest wyłamanie, czyli znowu 4 punkty. Trzymaj się, bo będzie eliminacja. I następne 4 punkty za nowego przeszkody numer 8.
i 4 punkty na przeszkodzie numer 8 i 4 punkty na przeszkodzie numer 9 za wrzut. I tutaj ten mostek, niestety nie udało się, znowu 4 punkty. No a organizatorzy za te słoneczniki tam chyba po fakturę przyszłą do domu. I jest, ale przeszkodam na się nie udało. I to jest ta zawodniczka. Jest! I ta przeszkoda jest zaliczona na zero. Teraz czekamy tylko na sygnał dźwiękowy. Sandura Zosia już może rozpoczynać. I jest sygnał i jedziemy. Przeszła prawidłowo przeszkoda numer 1, przeszkoda numer 2 również przeszła prawidłowo. Dojechała do przeszkody numer 3, również na zero, aż zagalopowała sobie do przeszkody numer 4. O, niestety nie trafiła w piłkę. No i czekamy, kiedy trafi. Tak, teraz trafiła i tylko czasem się Zosia karała. Także tam nie naliczamy tych punktów karnych. Ale przeszkoda numer 5, 6, 7 niestety, czwórka na siódemce, ósemka na zero i mostek. I jest mostek na zero i ta czarna toretka. I jest, i zobaczymy, czy uda się położyć. Jest, i teraz czekamy na sygnał dźwiękowy. Czy zdąży? I zdążyła, i zamykamy czas. 58 sekund, 62 sekundy. Anna i Lotka, przygotowuje się Wilia. Już poszedł czas i jedziemy. I pierwsza przeszkoda, zero. Druga, również zero. Dojeżdża do przeszkody trzeciej, również policzona. Zaliczona na zero. No młotek niestety tu odliczymy zawodniczce. 2 sekundy, ale niestety tym razem już sama. Dobrze. I zaliczone. I przeszkoda numer 5 również zaliczona na zero. Za to, że ten młotek upadł, to zawodniczka będzie miała bonus 2 sekundy, także my to wszystko widzimy i staramy się sędziować prawidłowo. Jest znowu na zero i teraz tylko ta torba czarna. Ciekawe, co tam jest, potem sprawdzimy. Na koniec. I jest, i teraz sygnał dźwiękowy. Jest sygnał dźwiękowy. W czasie 63 sekundy i już jest następna zawodniczka. I sygnał i rozpoczęcie. Jest sygnał. Czas poszedł. A jest to Lidia i Grabusz Paulina. I zaliczyła przeszkody. I przeszkoda numer 4 również trochę zaliczona. Przeszkoda numer 5 skoczona, aż z zapasem wielkim. Zobaczymy, jak przeszkoda numer 6 jest również zaliczona. I jest 7. Ósma niestety, 4 punkty karne. I to przeszkoda numer 9, ten mostek, tak, odważne konie, przejechał prawidłowo i przeszkoda numer 10 również rozpoczęta prawidłowo. I jest, worek się zatrzymał i do przeszkody numer 11, na której zalegamy czas. I rozpoczynamy. Sygnał dźwiękowy rozpoczyna przejazd. No kupus niestety nie chce podejść tam do tego dzwonka, ale zawodniczka ma minutę na pokonanie tej przeszkody i nie liczy się jeszcze czas, dopiero jak zadzwoni.
koniki troszkę boją się tych banerów, ale myślę, że to zaraz pokona ten strach. Tym bardziej, że wiatr jest. Ale pięknie się wam koń prezentuje, wysoko podnosi nadgarstki, jakby tańczył. Chcę chyba odjechać samochodem tam, ale proszę zamknąć tą klapę, żeby jedna próba. I jest! I rozpoczęła czas. Ale go wzięła na przetrzymanie. Przeszkoda numer 1. Jest na 0. Dojazd do przeszkody numer 2. Niestety tam koni odmawia. No i udało się, i brawa! To była walka z tym konikiem, ale udało się. No, przeszkoda numer 3 przejechała prawidłowo. Polo to ten koń wyraźnie nie lubi, ale ja mu się nie dziwię, bo przy polo jest najwięcej urazów. Ale jakby zawodniczka tak troszkę się jeszcze wyciągnęła, to myślę, że z tamtego miejsca też dotknie. I je. O, proszę, i od razu trafiła. Widzieliście, jak to zrobiła? A braw znowu nie słyszę. A ona to zrobiła knifer. Jednym ruchem dotknęła młotka i zaliczyła przeszkodę. I przeszkoda numer 5 na 0. Duży najazd do przeszkody numer 6. I jeszcze na 0. Do przeszkody numer 7. Niestety 4 punkty karne i przeszkoda numer 8. 0. I teraz ten mostek. Niestety pominęła bokiem. 4 punkty karne. Do przeszkody numer... Do przeszkody numer 10 zawodniczka jedzie. Jest, chwyciła worek i teraz tylko go dobrze położyć na następnym słupku i zamknąć czas sygnałem dźwiękowym. I jedziemy, może się uda, może dojdzie do tego sygnału dźwiękowego. Tak w locie to zrobiła zawodniczka i zakończyła swój przejazd. W czasie 2 minuty, 8 sekund i 69 setnych. Tak, jest sygnał dźwiękowy i proszę bardzo. A na starcie Sara Sikora i Pongo. Przygotowuje się Rumianek. Pongo dzielnie pokonał przeszkodę numer 1, 2 i 3. I teraz dojeżdża do przeszkody numer 4. I jest zaliczone. I jedziemy do przeszkody numer 5. Skoczył prawidłowo. No niestety, chyba mu się nie podoba przeszkoda numer 6. W normalnych warunkach zawodniczka byłaby zdyskwalifikowana, bo opuściła nam parkour. Ale tak jak już wcześniej mówiłem, my się bawimy i nie policzyliśmy, tylko jako 4 punkty karne odmowa skoku. Brawo, brawo, jest! Parkour, skoki, wszystkie przejechała na zero. Tutaj koń chyba pracuje do zdjęcia. I tym razem na zero. I do przeszkody numer 10. No niestety worek tam spadł, 4 punkty karne i sygnał dźwiękowy, proszę. I jest sygnał, zamknięte czas. Minuta 37 sekund, 91 setnych. Sandurę, Anię i Rumianka. Przygotowuje się lotka. I gotowe, jeżeli zawodniczka ma ochotę, to może zaczynać jest. Sygnał dźwiękowy, rozpoczęcie.
I jest przeszkoda numer 1. I jest bardzo dobrze pokonana przeszkoda numer 2. Dojeżdża do przeszkody numer 3. A braw nie słyszę. I jest do... Dostałbym łotkiem to na piątkę. No, ale wszystko skończyło się szczęśliwie. Przeszkodę numer 6, 7 i 8 zaliczona. Poprawnie mostek, również skręt ostry na przeszkodę numer 10. Już torebka w ręku i zobaczymy, czy położy. Tak, niestety, 4 punkty karne. No, za szybkie to było. Nie... I zakończony przejazd dźwiękowym sygnałem. Prosimy Mazur, Agnieszkę i Lotkę, a przygotowuje się Lady. I już jest Lotka i może zaczynać. No i dalej tam walczymy o ten czas, o rozpoczęcie, ale takie... I dotknęła mnie, nie dotknęła, jaka szkoda. Coś słyszałem, że zadźwięczało, ale wiecie, w tym wieku to już człowiekowi tam dzwonią. Zaliczyła przeszkodę numer 4 i zaliczyła przeszkodę numer 5 i ostry najazd na przeszkodę numer 6 i jest na 0 i przeszkoda numer 7, obser również na 0, przeszkoda numer 9 również pokonana bezbłędnie i teraz tylko mostek i jest mostek i ta torebka nieszczęsna, która spada często, ale może tym razem się uda. No niestety, no, ja już odpowiadałem, że ona często spada. I dzwonek został zrzucony, ale zadźwięczał. Czas 69 sekund i 10 centych. Klaudyna Górna i Lady. Stajnia miejsca w życiu. A przygotowuje się Jaguar. I jeżeli gotowa zawodniczka jest, to my tylko czekamy na start. I jest start i ruszyła. I przeszkoda numer 1. Pięknie pokonana. Druga przeszkoda. A również dojazd do przeszkody numer 3. I ten młotek jest zaliczony. I przeszkoda numer 5, również prawidłowo. Szósta przeszkoda, 0 punktów. 0 na przeszkodzie numer 7. Przeszkoda numer 8, również teraz mostek. I brawa jest i ta znowu nieszczęsna torebka. Zobaczymy jak to pójdzie. Jest, chwyciła, ale czy położy prawidłowo? Jest, proszę Państwa, i brawa. I tylko czekamy na dzwonek. I jest dzwonek. Czas 56 i 16 setnych. 0 punktów karnych i proszę Państwa, chyba to jest liderka. Ale sędziowie jeszcze sprawdzą. Tak, podpowiadają mi tu sędziowie, że jest to liderka tego konkursu. Bez punktów karnych, Konie Lady i Klaudyna Górna. A przygotowuje się Sandra Jasko i Jaguła. Następny konto kapsel. I już podjechała. I już sygnał.
jest prawidłowo, jest przeszkoda numer 1 prawidłowo, przeszkoda numer 2 również, przeszkoda numer 3 jest zaliczona i jest czwarta przeszkoda. No a teraz tylko czas do przodu, a państwo tam dopingują, nie wiem kto się krzyczy, go, go, go. O niestety, 4 punkty karne za odmowę skoku. I tym razem się udało. 0 na przeszkodzie, numer 7, 8 też z jakimś zapasem. I ten mostek szybko pokonany i ta torba czarna. Przeszkoda numer... O niestety, zawodniczka się luftła, że tak powiem. Ale już poprawia. I jest, chwyciła i zobaczymy, czy dojedzie. I prawidłowo położy. I jest prawidłowo i brawa. I teraz sygnał dźwiękowy tylko. Czekamy. I jest sygnał dźwiękowy na ziemi, czyli musiał zadzwonić. W czasie minuta 19 sekund i 75 setnych sekundy. Zawodniczka 4 punkty, a już na starcie mamy Jaguara i Sandrę Jarko. O, przepraszam bardzo, Kapsel i Hanna Poduszyńska. Ja mam Hanna, jeżeli jest zmiana, Weronika jest na korcie, ale dobrze, przestawimy. Odmowa, tak, na przeszkodzie numer 1, ale to zawodniczka się tam kara. Tak, no teraz, no. Może dopingu nie ma? O, jest lepiej. A może teraz sami panowie, bo ten koń pan nie szuka. I niestety tam zawodniczka dostaje 4 punkty, bo nie pokonała. Ale przeszkodę numer 2. Zobaczymy, jak to będzie. Pokonała, tak, i brawa dla niej. A tutaj przy tym polo to panie dopingują same, dobra? No, ale panie są słabsze jak panowie. Panowie, lepiej było. No, co jest? Tam jest jedzenie, wszystko na tych miejscach, także jak panie są słabe, to zapraszam do bufetu. No, teraz już lepiej troszkę. No. Bardzo dobrze, przeszkoda numer 10. Pan uważa, żeby pana nie rozjechała? Tak, udało się i czarna torba. Jest i zobaczymy, jak to będzie. Teraz panowie dopingują, no. A, no i co panie, teraz wam, że tak powiem, głupio, co? A oni to mają pary. I brawo. I minuta 45 sekund i 20 sekund. No, proszę państwa, piękny tinker, znaczy zaraz mnie uszanią, bo to... Jeszcze się mówi jakiś pinker, jakiś tam, ale ja tam się na tym, na koniach nie znam. Super, pokonał. Zobaczcie państwo na tego wąsa, nie wiem czy to jest wąs czy broda, ale jak podjedzie bliżej to zobaczymy. Jak to jest broda, to panowie dopingują. No, brodaty, do przodu. Nie, to jest wąs, proszę państwa. To panie w takim razie dopingują. No, no. On nie lubi polu. Tak, no. I jest, i super. I zaliczona, i przeszkoda numer 5, również zaliczona bezwzględnie. I zawodniczka patrzy na przeszkodę numer 7, ale jeszcze tam 6 jest do pokonania.
Jest, zauważyła zawodniczka. GPS zadziałał. Przeszkoda numer 6. Przeszkoda numer 7, niestety 4 punkty. I przeszkoda numer 8, również 4 punkty. Ale Mostek będzie bezbłędny. A nie słyszę pań. Panie dopingują! A teraz przy tej torbie to ja myślę, wszyscy muszą, bo tam musi być bardzo głośno. Także dopingujemy wszyscy! Brawo i bardzo dziękuję. Widzę, że jesteście publicznością zdyscyplinowaną. I od razu zawodniczce lepiej poszło. I jest i zamknięcie czasu. Minuta 41 i 0,0 setnych. I Emilia i Dominika Grzesio. A przygotowuje się Teksas. Już podjechała Dominika, może zaczynać. Tak. I jest sygnał. I jest przeszkoda numer 1. Doping, doping. Tak. I przeszkoda numer 3. I jest zaliczona przeszkoda numer 4. Panowie, dopingujemy. Tak, oj, zawodniczka. Niedobrze, jak panów pani nie chce, to panie w takim razie dopingują. Trzeba było to opuszczać tego parkuru, 4 punkty karne za tą woltę. I teraz wszyscy dopingujemy. Ten koniec taki łatwy na was doping. Zobaczcie. O, mówiłem? No i do mostu podjeżdża. To nie jest ostatni most. Tak. Tu jest pierwszy i brawo. I dojeżdża wszystko do przeszkody z torbą. Jest torba. Zobaczymy, czy uda się. Jest i brawo. I doping, i czas, i jest. Ale wiatr zawodniczce wyjątkowo pomagał. Minuta 22 sekundy, 4 punkty za tą woltę. Jarosław, ja nie wiem, czy to nie jest jedyny rodzynek. Także panie dopingują tylko tego pana. I uwaga! I zaczęło się i czekamy na sygnał. I jest sygnał. Ale panie, coś słabo. Czy imię Jarosław panią się kojarzy z tym i nie chcecie dopingować? To nie jest ten sam Jarosław. O, jest lepiej teraz. No. Jarosław i Teksas, Rancho Salamandra. I ostry zakręt do przeszkody numer 6, jest przeszkoda numer 6, pol zaliczona na 0, przeszkoda numer 7, 4 punkty karne, przeszkoda numer 8 już jest na widoku, ale dopingu nie ma. No, pomóżcie zawodnikom, no. No, jest, no proszę, jak doping pomaga. I most jest zaliczony. No ciekawe, jak z tym torbą będzie, no. Jest, nie, no facet obyty z torbą. Jest, dobrze, nosi małżonce chyba zakupy. No niestety, sygnał nam nie dał. Czekamy na ten sygnał, jeszcze czas leci. I jest, teraz się udało. Minuta 16, przygotowuje się Wentura. No i podjechała już i Jagoda i Emilia, jest sygnał i ruszyła i już tam ma na widnokręgu tą ciężką przeszkodę, jaką są trąki. I brawo, i doping, panowie, doping! Pani się uśmiechnie do tych panów.
O, teraz tak. Teraz będzie na pewno mocniejszy dobry. Jedziemy, jest, jest, kurka zaliczona do przeszkody numer 5 i jest. I gonimy, gonimy do przeszkody numer 6. Pani się uśmiecha, tak, panowie dopingują i jest, jest. 4 punkty, tak, 4 punkty, pan sędzia tam zobaczył i na 9 również 4. Czy ósemka spadła, panie sędzio? Tak, spadła. I ta torba karna. Jest. Tak. Jest. Brawo. I pełny galop do zamknięcia czasu. Jest zamknięty czas. Ale ten dzwoneczek pani odda, dobra? Bo następnie jeszcze sędziują. I startują. Minuta 22 sekundy i 19 setnych. I 8 punktów karnych. I Marta Bury. Martyna Bury. Dobrze, Martyna, możesz rozpoczynać. Państwo możecie. Inwentura, przygotowuje się Wigilia. I wystartowała. I pięknie pokonała przeszkodę numer 1. I pięknie przeszkodę numer 2. No i dojeżdża pięknie do przeszkody numer 3, tylko aplauz jest słaby i dlatego był moment zawahania. Jest, 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 jest i trafiła, tak. Zaliczona przeszkoda numer 4. Zaliczona przeszkoda numer 5. I jest przeszkoda numer 6. 0. 0 na przeszkodzie numer 7. I 0 na przeszkodzie numer 8. I jest mostek zaliczony. I tam jest pętna, karna torba. Tak jak powiedziałem, że nieszczęsna, 4 punkty karne. I jest sygnał. Czas 62 sekundy i 25 setnych. Jest już, tak, gotowa, dała sygnał i już czas poszedł i jedziemy do przeszkody numer 1 i jest zaliczona, ale państwu dam 4 punkty karne, no. No, dobrze, tym razem jeszcze nie, ale następnym razem 4 punkty karne ma. Oczywiście czas w normie, nie? I jest przeszkoda numer 5. I jest przeszkoda numer 6. Dojeżdża do przeszkody numer 7. I jest na 0. I przeszkoda numer 8. No niestety ten bat, chyba ten koń nie reaguje na bat. Trzeba mu ładnie coś obiecać do ucha, tak. 4 punkty na przeszkodzie numer 8. Ale za to przeszkoda numer 9. I jest na 0. Krąży, krąży, krąży. I jest, jest przeszkoda zaliczona. I teraz na mikrofon dzwonek. Jest zaliczony. Zadzwoń. No, ale i to chyba panowie by może dopingowali. Lepiej jak panie. Tak, już lady zaliczyła pierwszą przeszkodę. Dojeżdża do drugiej, zaliczyła drugą. I jedzie do przeszkody numer 3 i jest. Zobaczymy, jak to teraz pójdzie z tym młotkiem. A nie trenowała z dziadkiem wbijania gwoździ. O, jest zaliczone. I przeszkoda numer 5. I jest. I do przeszkody numer 6. I jest zaliczona. 7 również. Wielkim zapasem, przeszkoda numer 8, również i teraz mostek jest i znowu ta czarna torba. Jest i on jest, no nie udało się, 4 punkty karne i dzwonek jest.
79 sekund i 19 setnych, 4 punkty karne. Poduszyńską i Kapsyla. Czy to jest Kapsyl z Żywieckiego? Chyba tak. No i tam Kapsyl ma jakieś problemy. Tak, u Żywcu tak są takie problemy potem. A zwłaszcza po czteropaku, ale tym razem się udało. I jedziemy. I Kapsyl pokonuje pierwszą przeszkodę obok, czyli 4 punkty karne dostaje. Przeszkodę numer 2, 0 punktów karnych. Dojeżdża do przeszkody numer 3. I jest na 0. I przeszkoda numer 4. Znowu nie było treningu z dziadkiem pijania Koźnika. Babci w stół. No. 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 Jest dotknięta piłka. Brawo. I do przeszkody numer 5. I jest na 0. Kapsyl coś chyba. Myślałem, że na piwo tam chciał ukręcić, ale nie. Jest posłuszny, jedzie przeszkodę numer 6, 7 i 8 i brawo! I w małym ciele duży duch. No niestety Słonecznik za 4 punkty. I do korby dojeżdżamy. Tak. Tu już ze spokojem. Torby nam nie zabieraj, torbę trzeba oddać. Żebyś ty wiedziała, co w tej torbie jest. Jest, nie jeden by już do domu sobie to zabrał. I dzwonek. I jest, i brawo. No i niestety, upadek, ale ten upadek za celownikami to się nie liczy, bo inaczej niestety upadki to jest eliminacja. Ale to był upadek zaraz wiata. Góry Ustia i Ventura, fajnie las. Także teraz kto nie dopingował może sobie użyć. Jest czas, poszedł. Bo już nie musicie siły na następne przejazdy zachować. Dopiero po przerwie będą konie duże, czyli powyżej 50. Aha, za ten doping wam podziękował, no. Go, 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 go! Może pan podnieść ten młotek? Chyba, że zawodniczka trenowała. Dzięki tubkę. Jest i brawo! Niestety odmowa skoku, 4 punkty karne. I teraz 0. I go, 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 go! I doping, jest przeszkoda numer 6. Zobaczcie, jak to pomaga koniom, jak one lubią ten doping. I jest, z jakim zapasem. I jest mostem. Sędzia też byłby zaliczony o mały figiel. I jest torba czarna. Z powrotem, nie ma na wynos. I brawo, i udało się i teraz tylko zamknięcie czasu przez sygnał dźwiękowy, brawo. A była to ostatnia para. Ventura. Też mogą. Bardzo proszę. Thank you.
Thank you.